Bardzo się cieszę z tego tytułu. Nie spodziewałam się tak naprawdę, przyjeżdżając tutaj. I no, jestem przeszczęśliwa, naprawdę. Już dawno nie miałam takiego poważnego sukcesu, także bardzo, bardzo się cieszę. Miałam w sumie parę takich ciężkich partii. Na pewno z drugim numerem, z dziewczyną z Mongolii, było ciężko, ponieważ tam w debiucie straciłam pionka i potem musiałam się bronić. Z Anią Gasik było ciężko, w sumie na samym końcu dopiero udało mi się też jakoś tam wygrać. Z Chinką też. Także ciężki turniej. Naprawdę jestem zadowolona z tego wyniku, że tak się potoczyło, to a nie inaczej. Trafiłam z formą tutaj. Naprawdę dobrze liczy mi się warianty. A dodatkowo bardzo lubię szybsze tempo, lubię szybką grę. Byłam wielokrotnie mistrzynią Polski w blicu. Także ogólnie skłaniam się do szybszej gry niż do klasycznych partii. Przy jutrzejszej wygranej Marty Bartel ma ona medal. Także jeszcze nie wiadomo jakiego koloru. Marta dzisiaj wygrała z zawodniczką z Mongolii. Dzięki temu w trakcie swojej rozgrywanej partii już wiedziałam, że jestem mistrzynią akademicką. Także też bardzo fajnie i też super, że Marta będzie dalej walczyć o medale. Jest tutaj klasyfikacja drużynowa też, więc będę się starała o cały punkt dla dobra drużyny, o to, żebyśmy mieli jeszcze jedno złoto. Ale wiadomo, że już stres jest mniejszy, już jest okej. Okay. Mistrzostwa są zorganizowane naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wszystko jest tutaj naprawdę na tip-top. Dobre jedzenie, imprezy towarzyszące, wszystko naprawdę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i zadowolona, że mogłam być tutaj. Aktualnie nie mam planów. Na razie będą studia, muszę nadrobić we wrześniu. A potem zobaczymy, może na Maltę się uda pojechać na turniej. Chcę grać, a jeśli się nie uda grać, to trenować. Bardzo bym chciała właśnie jako trener się sprawdzić. Mam paru uczniów w Poznaniu, także staram się to rozwijać. No, uczę się, jestem tak naprawdę początkującym trenerem, ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Poza szachami, no, bardzo lubię piłkę nożną. Lubię grać w piłkę nożną. Dzisiaj nawet byłam z chłopakami tutaj na meczu w Katowicach. Lubię oglądać mecze, zwłaszcza tam z rodziną, z tatą, z siostrami, siatkówką też, że ogólnie sportem. Nie jestem jakąś właśnie fanką żadnego klubu, jakoś tak po prostu lubię oglądać mecze i tyle. Słucham takiej klubowej muzyki, R&B, popu, takie na czasie. Przez te wyjazdy, że tyle lat jeżdżę na różne turnieje, to tak naprawdę chciałabym być wszędzie. I myślę, że no wiadomo, oczywiście wszędzie mi się nie uda, ale Chiny, myślę tak w ogóle, Chiny albo Brazylia bardzo chętnie, Majorka, takie bardzo też egzotyczne kraje.